Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. To sobotnie południe. Profesor Jerzy Bralczyk jest z nami. Ja też bym się ukłonił, gdybym mógł, ale jestem akurat kontuzjowany i raczej chodzę wyprostowany. Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca. No, polonista właściwie, bo językoznawca zakłada taką szerszą wiedzę na temat różnych języków. Ja coś wiem na temat polszczyzny. Ja wolałem iść w głąb raczej niż wszerz. I dlatego zgłębiałem to. A ta piosenka, której państwo wysłuchali, mam nadzieję z uwagą i z radością, była o mocy słowa. O tym, że przekleństwo, nie to przekleństwo, które dzisiaj uważamy za przekleństwo, czyli zwykłe rzucanie mięsem, to przekleństwo, przeklęcie stanowiło o czymś, stwarzało pewną rzeczywistość. Dzisiaj można poprzeklinać wielokrotnie różnych ludzi i oni tego chyba nie czują nawet. Przestaliśmy wierzyć w taką moc. No, pan został polonistą, ale zdaje się z innym zamysłem. Jak pan opowiadał kiedyś, myślałem, że będę pisarzem, no poetą, najgorszym w ostateczności, no ewentualnie w drodze upadku literaturoznawcą. A tak, widzi pan, jesteśmy felietonistami. Jestem pana kolegą poniekąd, pisuję felietony do różnych pism, a także gromadzę te felietony w książkach. Które później ludzie namiętnie kupują? Nie wiem, czy namiętność jest dobrym określeniem uczucia, z którym to kupują, ale niech będzie. W każdym razie pisuję o słowach, bo to jest bardzo dobry temat i w pewnym stopniu odzwierciedla mój stosunek do świata. Czyli? Czyli stosunek do świata to stosunek do słów. Słowa, które dla wielu są przezroczyste, dla mnie same w sobie są przedmiotem zainteresowania. Nie tylko mnie interesuje to urządzenie, do którego mówię, ale także samo słowo mikrofon, bo ono jest ciekawe. I wiele innych słów, które pokazują, że możemy w razie czego, na przykład słowo, zdarzenie jest przykre, ale słowo do tego może być warte analizy. Ostatnio zastanawiałem się nad słowem śmierć. Rzecz nie jest przyjemna, mało kto przeżył. Chyba nikt nawet to zdarzenie, ale samo słowo oznaczało kiedyś dobrą śmierć. A zła piękną. Była nazywana jakoś inaczej? No, zła miała wiele wspólnego z tymi morsami łacińskimi, czy z innymi jeszcze todami niemieckimi. To zupełnie inne tradycje. Nie wiem, czy śmierć jest lepsza niż zgon, ale... A zgon, taka miejscowość na Mazurach, to wzięła się nazwa stąd, że tam zganiano bydło. Czyli jednak nie od tego. Zgonione były te zwierzątka. Profesorze, jak państwo się zorientowali, profesor Jerzy Bralczyk sam prowadzi rozmowę ze sobą. Ja jestem samowystarczający w tych sytuacjach. Tak. Żeby jednak jakoś uzasadnić moją tu obecność, chciałbym pańską uwagę skierować w nieco inny, na nieco inny tor. Proszę kierować. Spróbuję w każdym razie. W wielu wywiadach, które pan udziela, mówi pan prawie wyłącznie o słowach, o polszczyźnie. Nie wydaje się to znowu takie pozbawione sensu, ale w ogóle nie ma rozmowy o panu. I to chciałbym dzisiaj zmienić. Rozmowa o słowach jest jakoś też rozmową o mnie. Słowa, które są dla mnie ważne, są częścią mnie. To nie ma tutaj wyraźnej opozycji, ale jeżeli pan chce to zmienić, proszę. No to spróbujmy od ludzi banalnej konstatacji, że kiedyś się pan wziął i urodził. I to w dodatku na Mazowszu. Tak więc jestem, kiedyś mówiono Mazurem, a nawet to, może z racji swojej aparycji Mazurkiem. Tak, wiedziałem. Nawet. Dziękuję serdecznie. Tak. Samo słowo Mazur ma dość dziwne pochodzenie. Zresztą niektórzy wiążą to ze słowem Madior. Że to żyje Węgier? No, że kiedyś Madziarzy okupowali tam Huculszczyznę i tamte tereny i na nich mówiono Madior, a potem akurat ludzie z Mazowsza tam się przenieśli i zaczęli może nie okupować, ale w każdym razie dominować. I ta nazwa przez to mogła przejść. Nie wiem, czy to jest racjonalne. A Mazurek dzisiaj zależy w jakim znaczeniu. Ja myślę przede wszystkim o miłym ptaszku, potem o cieście, dopiero na koniec o tańcu.
zresztą, ale mieliśmy o mnie mówić, więc jestem mazowszaninem i powiem panu więcej, ta identyfikacja mazowiecka jest dla mnie czasem może nawet ważniejsza niż Polska, tak powiedziałem to naprawdę, cicho, tak? Cicho, bo czuję się na przykład Słowianinem, a Europejczykiem w mniejszym stopniu i zauważyłem u mnie taki przeskok. Jestem... tak co drugą. Tak co drugą. Tak. Nie zupełnie Europejczyk, ale Słowianin. Nie zupełnie Polak, ale Mazowszanin. No, moje Mazowsze nie jest najpiękniejsze może. Jestem spod Ciechanowa. No, ale ono też w pewną konfuzję może w tej chwili wpędzać, bo podział administracyjny nie odpowiada podziałowi historycznemu czy na krainy. No, w ten sposób Łomża na przykład nagle znalazła się na Podlasiu. No właśnie, a różne mazowieckie Tomaszowy czy inne Ostrowie. Ostrowie, bo Ostrów Mazowiecka jest, tak, Wielkopolski. Jest. Z tymi ostrowami różnie bywało. Tak, te nazw się nie trzymajmy zbyt mocno, zwłaszcza tych przymiotników. No nie trzymając się nazw, powiemy, że tak, jest pan spod Ciechanowa. Spod Ciechanowa. I w dodatku jest pan dzieckiem nauczycielskim. Wnukiem i prawnukiem nauczycielskim jestem. Aż tak? Tak, tak, to wszystko nauczyciele wiejscy, moja cała genealogia, można powiedzieć. I słabo w dodatku grał pan w piłkę. Właściwie nie byłem nigdy wybierany do tych drużyn. Na szarym końcu gdzieś tam się plasowałem. Aż tak? Tak, tak, tak. W ogóle sport nie był moją mocną stroną. No ale no, jak pan popatrzy na kolegów, to oni te kariery sportowej też nie zrobili zapewne. Bliscy koledzy może nie, ale to, że byli dobrzy w sportach, na pewno im nie przeszkodziło w życiu. Ale wzrost też nie przeszkadza. No, Diego Maradona nie był jakimś olbrzymem. Tak, no, łagodny pan jest tutaj. Rzeczywiście wzrost może nie przeszkadza w uprawianiu różnych fachów, łącznie z byciem polonistą też nie przeszkadza. Mogę się swobodnie słowami dalej zajmować, ale generalnie nie przysparzał mi jakiejś satysfakcji mój wzrost. Wzrost nieduży, za to umysł. Umysłem pan nadrabiał. A mnie trudno o sobie to powiedzieć, ale czasami przyznaję, że coś w tym jest. To skromnie powiedział profesor Jerzy Bralczyk. Posłuchajmy muzyki, którą sam pan profesor wybrał, a później nam powie dlaczego. Staruszek. Do wszystkiego. No, czasem uważam siebie za takiego staruszka wielofunkcyjnego i wielokrotnego użytku. Zresztą samo słowo staruszek, ja ciągle porównam do słów, tak, tak. Jest to, oznacza coś innego czy kogoś innego niż staruch albo starzec. Starzec musi być imponujący. Czcigodny. Czcigodny. Może mieć brodę jak ja, ale powinien być wyższy i szczuplejszy. Niewątpliwie. Na przykład Szymon Kobyliński. No powiedzmy, to był starzec. Pan stanowczo wygląda jak Szymon Kobyliński. Może nie stanowczo, ale wygląda trochę. Zdecydowanie, no z tą laską. Zdecydowanie, zwłaszcza z laską. No dobrze, że staruchem nie jestem i chyba nie kojarzę się. Natomiast jeśli się mnie widzi takim, jakim jestem, to przypuszczam, że słowo staruszek może wydać się adekwatne. Nie wydaje mnie się, ale niech i tak będzie. Natomiast myślałem, że ta piosenka miała być tak w ramach samoudręczania. Może trochę. A to ja bym się chciał sam nad panem poznęcać. Skończę ten wątek, bo wymyśliłem takie słowo staruszkować, które ktoś mi zapytał ileś tam lat temu, ze dwa pewnie, a może i trzy, co ja teraz robię. A ponieważ byłem w takim nastroju dosyć powiedzmy niedobrym, a z drugiej strony też chciałem siebie wzbudzić pewien rodzaj zainteresowania swoją osobą, to wiedziałem, że ostatnio staruszkuję, to znaczy nie podejmuję nowych zobowiązań, trochę eksponuję, może nawet nadmiernie, bo często takie skarżenie jest rodzajem prowokacji, prawda? Prowokuję komplement. Ale skąd znowu mówią? A po jakimś czasie przestaję już mówić, ale skąd znowu? I teraz już, jak mówię, że jestem staruszkiem, to już te protesty cichsze nie, są. To już nie protestują. Cichsze są, tak. Ale ja sam się chciałem poznęcać. No proszę się, bo pan znęcić. Nie jest to prawdą, że pan jest do wszystkiego. Pan na przykład wykorzystuje żonę.
do prowadzenia samochodu, tak, można by powiedzieć. Okropne. Moja żona lubi prowadzić samochód, bardzo lubi. I ja, ponieważ lubię z nią jeździć, to część tego mojego lubienia chyba jest częścią lubienia prowadzenia samochodu przez moją żonę. Moja żona prowadzi nie tylko samochód. Kierwil prowadzi nie tylko samochód, również nie tylko samochód. Terapię prowadzi pana dom, profesora. Prowadzi tak, prowadzi dom, mieszkanie, prowadzi nasze życie i mnie przez życie prowadzi. Jest nieoceniona zupełnie. To piękne wyznanie, ale wracając do tej jazdy samochodem, wie pan, że zawsze pasażer najlepiej zna się na wszystkim. Wie, no, ja nie skręci. Jestem z tych, nie, z tych pasażerów nie jestem. Nawet czasami eksponuję swoją niewiedzę i pytam, a to do czego jest? To jest taka, to jest kokieteria. Pan nie mógł, bo pan jest ponad to, żeby wiedzieć, do czego ta wajcha. Jak? Jakiś element tego stosunku może tam się dawać, odczuć, nie ma takiej, ale nie tylko. Nie ma takich cennych rad pod tytułem przyspiesz, zmień pas, co za idiota przed nami? Nie, tego absolutnie nie mówię. Czasem może pytam, która godzina. Bo oczywiście kierowca nie ma nic lepszego do roboty niż spoglądanie nie, na zegarek. Nie, to znaczy powinna się jechać trochę szybciej. A! I no żona rozumie, o co chodzi. Kody. Ach, nawet jeżeli tego nie powiem, to tylko zaczerpnę oddech, to już żona wie, co ja mógłbym powiedzieć i najczęściej zgaduje. Żona też mówi, że zupełnie naturalnym stanem u ludzi jest strach przed panem. Przynajmniej tak deklarują. A z drugiej strony, jeżeli ktoś ten strach deklaruje, to nie jest on znowu już tak silny. Boję się z panem rozmawiać. Jakby się tak strasznie bał, no to by się bał odezwać. Tak? I przy okazji zareklamuję swoją nową książkę, która powinna za miesiąc, powiedzmy, ukazać się. To jest książka Strach się bać, o słowach strasznych. Czyli o słowach, które nazywają nasze strachy. Będzie ona na pewno dobrze ilustrowana. Widziałem już ilustrację, to będzie rodzaj albumu nawet właściwie. No i czy dobrze napisana, to państwo sami osądzą, mnie się podobała. Reklamował profesor Jerzy Braczek, ale panie profesorze, dobrze, ale zostawmy na razie strachy. Pan powiedział tak, że pan, znaczy, że ludzie się pana boją, bo boją się, że będą oceniani. To ciekawe, że częściowo ludzie teraz lubią być oceniani, na przykład świadczy o tym udział w dyktandach. Ale to jest jednak większa anonimowość. Staje taki delikwent w cztery oczy przed panem, odzywa się i raz, dwa, trzy gongi i w zasadzie po minucie już nawet nie jest liczony, bo leży na deskach i się poddaje. Nawet można nie macha być liczony białą flagą. Dopiero kiedy się leży na deskach. To... Nie. No oczywiście, jeżeli człowiek jest słaby i się... No ale fieje. W uproszczeniu to ująłem. Może... Ten strach zresztą chyba jest jakoś osłabiany przez moją łagodność i ogólną sympatyczność, bo przecież ja jestem sympatyczny. Tak, tak, i dobroduszny, jako, to pan o sobie też mówi. Dobroduszny, sympatyczny, bo jak, też. Bo jak mawiał pewien człowiek, który już nie żyje, to słuszne chwalić samego siebie, zwłaszcza jeśli nie znajduje się innych chwalców. To zdaje się Erasm z Rotterdamu. Bardzo być może dziękuję za to porównanie, ale wcale nie jestem pewien, czy pan z ma innych treść chwalców innych. No tak, czy innych, którzy pana chwalą. W innym towarzystwie się nie obracam z zasady. Panie profesorze, dobrze, to... Czas to jest też temat piękne do rozmowy. Piękne słowo. Tak, ale od tego pochodzi słowo czasownik, zapewne, albo czasomierz. Tymczasem czas nas pogonił i... Piosenka. Tak, do piosenki. I co to teraz będzie? A wie pan, że straciłem już orientację, ale coś pewnie starszych panów, bo ja jestem człowiekiem już starszym, ale wręcz starym. Ale też panem. Ha, czyli wziął się i uparł, że będzie o staruszkach, profesor tak, Jerzy ale Braczek. To już wystarczy, już zastaruszkowaliśmy. Ja trochę poeksponowałem, może zwiększa się czasem sympatia do kogoś, kto jest świadom swoich niedostatków, a wiek jest rodzajem niedostatku. Albo raczej przerostu tego dostatku. Jest taka koncepcja, zgodnie z którą człowiek gromadzi w sobie czas.
więc ma coraz więcej tego czasu w sobie. Kiedy pomyślę o moim czasie, czyli o czasie, który przeżyłem, to istotnie mogę powiedzieć, że mam go coraz więcej. Mam coraz mniej przed sobą tej przyszłości. Nawiasem mówiąc, to bardzo ciekawe, od pewnego czasu zwracam na to uwagę, że te dwa słowa, które tak bardzo są skontrastowane w innych językach, Zukunftiefergangenheit, te przeszłość i przyszłość, to w zasadzie, jak się niewyraźnie mówi, to można się pomylić. Tak, tak, po polsku. Ale to, wie pan, to jest taki język, jeden z języków afrykańskich, w których w zasadzie nie ma czasu. Tak, no. Zarówno czas przeszły, jak i przyszły. Niektórzy mówią, że i w arabskim właściwie nie ma tego, co my nazywamy kategorią czasu. To są pewnego rodzaju ujęcia. Znaleziono takie plemię na Madagaskarze, które nie ma negacji, że tam pewna słaba asercja pozytywna udaje negację, że jeżeli powiemy, no może, to to właściwie już jest nie. To trochę tak jak w tym starym dowcipie o dyplomacie i kobiecie, i damie, prawda, pamiętam. Panie profesorze, to wracając do rozmowy o panu jednak. Bardzo mnie, no dobrze, ucieknie pan, bo sam panu wystawiam piłkę, no trudno. Zaciekawiło mnie to, że pan swoją karierę polonisty, badacza, zaczęło od niepewności. Nie widzieli państwo tego, nie mogą państwo zobaczyć, że pan redaktor, mówiąc karierę, podniósł w sposób znaczący brwi. Wprawdzie już artykulacja tego za karierę świadczyłaby o pewnej ironii. Słucham. Tak, a nie? Nie. Zawahał się pan przed użyciem tego słowa. No bo nie wiedziałem, jakiego słowa użyć, ale to nie oznacza, że kariera w pańskim przypadku tak, jest jakaś wątpliwa, bo akurat kariera jest niewątpliwa. Było tylko słowo, więc można by było powiedzieć tę swoją jakby karierę, bo czasem słowo jakby tutaj... Przy panu nie ośmieliłbym się powiedzieć jakby. Jakby tak karierę. Samo jak nie ośmieliłbym się zacząć od... Chciałbym zadać panu pytanie. I dziękuję za to. Tak, zacząłem, może nie zupełnie, bo pierwsza moja praca, którą można byłoby uznać za naukową, to była praca magisterska, zresztą szybko wydrukowana. Miała tylko 10 stron, co no w przypadku polonisty nie jest dużo. I traktowała o polisemii polskiego czasownika. To była próba formalnego opisu polisemii polskich czasowników. Bardzo formalna praca. Nie, to jest znakomity tytuł, ponieważ rozumiem słowo czasownik. Świetnie. A próba chyba też. No, bo to była tylko pewien. Próba. To była tylko proba. Jak pisze Mickiewicz. Tak, to był początek. A doktorat... Dość często impulsami do podjęcia jakiegoś tematu jest przypadek, impulsami są przypadki. I tutaj było tak, że zauważyłem sam u siebie znaczny stopień niepewności sądu w odniesieniu do rzeczywistości, do tego, czy ją dobrze percypuję, do tego, czy dobrze potrafię wyrazić coś. I to była praca o takich słowach jak chyba, może, prawdopodobnie, wydaje mi się, sądzę, przypuszczam. Też nie była ona bardzo obszerna. Wyszła z tego później książeczka stustronicowa. Ale pan profesor przy okazji mówił, że sam był człowiekiem raczej nieśmiałym, niepewnym. I wątpiącym też. To jeśli założyć, że akurat tutaj mówił pan prawdę i nie była to wyłącznie... Ale nie byłem pewien, że ja mówię prawdę. Nie była to kokieteria. To kiedyś musiała nastąpić jakaś gwałtowna przemiana. Albo może nie gwałtowna, w każdym razie... Nie wiem. Teraz też nie sądzę, żebym był jednym z tych, którzy artykułują swoje sądy ze znaczną pewnością. Natomiast z pewnością nie można o panu powiedzieć, że jest pan nieśmiały. Pewność w języku, którą czasami odczuwam, daje mi świadomość, że może trudno mi będzie się skompromitować, co ośmiela. Ale i tu jest sporo niedokładności, by tak rzec. Teraz czytałem na głosy z Michałem Ogórkiem swoją książkę, naszą książkę, którą teraz odczytywaliśmy, bo będzie ona też w wersji elektronicznej. Bo teraz książek się słucha, tak, prawda? Tak.
I najpierw ją nagadaliśmy. Nagadaliśmy, ona została spisana, zredagowana i teraz ją jeszcze raz odczytywaliśmy, żeby była jeszcze raz nagrana. I znalazłem tam rzeczy, co do których no, powinienem chyba uważniej formułować myśli, bo w redakcji coś tam się pojawiło, z czego nie jestem dumny. Nie jest pan dumny z własnej książki, ale wracając do tych niepewności. No właśnie, to jest też taki element, znaczy to jest taki zwrot na przeczekanie. No właśnie. To jest ten czynnik humanistyczny, ten element fatyczny. Przecież kiedy my się spotykamy, to tak rozmawiamy. Słuchaj, wiesz, proszę ciebie. Proszę ja ciebie, ja ciebie proszę. No i właśnie tego, prawda, nie? No jakoś tam ten. Jakoś to leci, jakoś prawda? Jakoś tam tego. No. Bo jakbym od razu przeszedł do meritum, no to byłoby to chyba nieprzyzwoite. Mówi się, że w tych etykietach chińskich, japońskich, dalekowschodnich często trzeba wypowiedzieć ileś słów, zanim się do tego... Ale u nas też! Ale ja miałem to w Afryce. To znaczy największym takim grubiaństwem, które można popełnić, jest pytanie człowieka, przepraszam, która jest godzina. Ja. Czy najpierw trzeba zagadać, najpierw się musimy poznać, polubić, dopiero wtedy można spytać, która jest godzina, która od tego czasu, kiedy chcieliśmy zapytać, już się zmieniła. Tamta. Poza tym, a jak tutaj pytać, jak się człowiek spieszy, gdzieś chce dojść? Nie można tak człowieka, przepraszam, powiedz mi, może jak, tak się nie da. Jest jeszcze inny element etykiety, z którego nie zawsze sobie zdajemy sprawę, mianowicie po zadanym pytaniu dobrze jest chwilkę pomyśleć, żeby to pytanie docenić. Własne pytanie. No, może być też własne. No ale na pytanie, jak się czujesz, ja wtedy się zaczynam zastanawiać, jak się czuję, a potem jeszcze nie daj Boże odpowiadam. Trzeba odpowiadać świetnie i jednak Anglicy tu mają rację. Ciekawe, dlaczego Polacy raczej przybiedniają się, żeby tak to trochę z rosyjska powiedzieć, mówić, że fatalnie, wiesz. I pomyślałem sobie, że to być może dlatego, że są mili, chcą być mili i wiedzą, że ich sukces nie może się podobać interlokutorowi. No to jest na pytanie, jak tam w pracy, kiepsko płacą. No i wtedy tamten drugi, kto zapytał, ale to też źle świadczy, bo to sprawia, że można pomyśleć, że my myślimy, że ten ktoś drugi nie chce dla nas dobrze. Więc gdybyśmy założyli, on się ucieszy, jak powiem, że świetnie, to nawet okłamie go, trudno, powiem, że bardzo dobrze. Tak czasami robimy w rodzinie. Tak robimy, kiedy mama pyta, czy wszystko oczywiście, dobrze, to mówimy, tak, że bardzo dobrze, no bo po co mamy denerwować, po co się martwić. Po co babcię denerwować. To już Wojciech Młynarski do tego doszedł. Właśnie, to była próba cytatu. Udana. Dziękuję. Posłuchajmy muzyki w takim razie. Piotr Ilicz Czajkowski, którego teraz w magazynach, sklepach płytowych trzeba szukać pod literką T. Myślę, że dla młodzieży będzie to, dla ludzi, którzy teraz są młodzieżą, już jest oczywiste, a dla przyszłej młodzieży jeszcze bardziej będzie. Niestety zresztą. Bo nie wiem, czy przyszła młodzież będzie miała płyty w ogóle. A to prawda, a już jeżeli, czy będzie szukała Czajkowskiego w sklepach z płytami. Nie, akurat Czajkowski może przetrwać. Tak, bo tylko to jest jednak popularny bardzo autor różnych ładnych kawałków. No właśnie, a propos kawałków, to mój syn parę lat temu, mając lat 11, przyznał się, co on tam ma na Spotify'u. No takie fajne kawałki i zobaczyłem, że wśród tych fajnych kawałków rzeczywiście jest Chopin, jest Beethoven. No takie kawałki mam fajne. Nie, kiedyś to była także muzyka popularna, muzyka nawet dla ludzi niekoniecznie dobrze wykształconych w sztuce. Przecież dla kogo pisał Mozart? No oczywiście dla panujących, ale i ale dla... oni nie byli przesadnie wykształceni. Nie, za no, dużo nut na przykład. Tak, za dużo nut. Nie mieli tego typu uwagi. Bardzo nas na przykład już określa stosunek do Mozarta przez Formana. Co zresztą film genialny oczywiście. Genialny. Zdaje się, że krzywdzący dla Salieriego, ale... A to już Puszkin go skrzywdził najpierw, a jeszcze wcześniej go krzywdzono. Skoro już jesteśmy przy zupełnych archaizmach, nie, właściwie nie jesteśmy przy archaizmach, jesteśmy w każdym razie przy archiwaliach. O. Skąd u pana pasja zbieracka, panie profesorze? Kupiłem kiedyś taką książkę o panu Tadeuszu, która zawierała różne
ilustracje do pana Tadeusza, różnych malarzy. Pomyślałem sobie, że jest to mi tekst na tyle drogi, że właściwie chętnie bym widział wszystkie te ilustrowane wydania pana Tadeusza u siebie w bibliotece, żeby porównywać, popatrzeć. Do tej pory najwyżej chyba cenię ilustrację Wilkonia. No ale jak zacząłem to zbierać, to stwierdziłem, że te wydania, które nie mają w sobie ilustracji, są także niejednokrotnie bardzo interesujące. A jeszcze wracając do ilustracji, bardzo żałuję, że Uniechowski tylko do niemieckiego wydania pana Tadeusza zrobił ilustracje. Zresztą takie szkicowe, trochę znakomite. No i zacząłem zbierać pana Tadeusza. I jak tak zacząłem zbierać, to zbierałem. I jak to kolekcjoner teraz. Po pierwsze, mam nadzieję, że wszystkie mam. A po drugie, mam nadzieję, że nie mam wszystkich, bo jeszcze coś zostało do zebrania. Dobrze, a wie pan mniej więcej przynajmniej ile tego? Około 300 wydań różnych, łącznie z tłumaczeniami. Ciągle nie mam tłumaczenia hiszpańskiego. Proszę państwa, no może ktoś ma tłumaczenie hiszpańskie. Tak, no właśnie, właśnie. A większość innych mam, zresztą bardzo ciekawe jest pochodzenie niektórych tych książek, od kogo dostałem, kiedy dostałem, ale już w to nie wnikajmy. Mam też rękopiśmienne wydania pana Tadeusza. Ludzie przepisywali, tak, przepisywali. Jeden na przykład, później to oprawiali w zeszyty takie specjalne, zszywali. Bardzo to ładne pan jest. Pan zna pana Tadeusza na pamięć? Nie, całego nie znam, ale pan dużo zna znam. Potop na pamięć, przed chwilą pan no nie, no, jakby pan trochę podrożył, to są całe strony Potopu, których nie znam na pamięć. Trzy strony. Z panem Tadeuszem jest podobnie, ale nagrałem niedawno pana Tadeusza na płytę. To wydała... Pan śpiewał, panie profesorze? Był pan Tadeusz jako libretto, proszę sobie wyobrazić. Tam nawet było oznaczone, jakimi głosami poszczególne postaci powinny śpiewać. Ale pan Tadeusz do śpiewu jakkolwiek mógłby się nadawać. On jest śpiewem nawet przy głośnej recytacji. Tam w tym wydaniu płytowym pana Tadeusza, nagranym przeze mnie, jest taka mała książeczka, w której opowiadam o swoim stosunku do pana Tadeusza, a także do poezji w ogóle, którą uważam powinniśmy czytać sobie na głos. Jeżeli jesteśmy pewni co do artykulacji, nawet jeżeli jest ona obcojęzyczna, nawet jeśli nie w pełni rozumiemy, to jeżeli ufamy swojej fonetyce, to powinniśmy to robić. Ja bardzo lubię czytać na przykład niemiecką poezję na głos sobie samemu, pod warunkiem, że nikt nie słucha, rzecz jasna, bo wtedy mam chyba niezły akcent niemiecki, ale mimo wszystko wolałbym nie poddawać się tutaj krytyce. Przeczytałem niedawno całego Eugeniusza Onegina też po rosyjsku, sobie samemu. Eugeniusza Onegina po niemiecku przeczytać, to byłoby, to byłoby dziwne dosyć, powiedziałbym. Choć kiedyś wydawało mi się to interesujące. No ja przeczytałem to od kolegi. Dostałem trzech panów w łódce, nie licząc psa. Jerome, klapka Jerome. Tak, tylko że dostałem to po czesku. I te elementy humorystyczne były, powiedziałbym... Podwójne, tak. Być może. No ja czytałem Szwejka po czesku oczywiście, bo to, no to jednak tak. To pani Węc był znameny prostak, a co drugie jego słowo było zadnice, anebo hovno. Ładnie to brzmi po czesku rzeczywiście. Ale trzech panów w łódce? No po węgiersku powinien to pan przeczytać, bo to k, Jerome K. Jerome to jest klapka, a klapka to był taki węgierski emigrant. Nie jestem w stanie po węgiersku przeczytać więcej niż trzech słów. Mam też pana Tadeusza po węgiersku. No oczywiście pierwsze słowa po węgiersku, które poznajemy, to fragmenty Szwajka, rzecz jasna. Czyli? Urom, urom, bire, urom na przykład, tak, tak, panie sędzio. Ja wiem, no ale to nie będziemy tutaj żartowali z bratanków, że mają język. Oni się powinni nazywać, panie profesorze, Niemcy. Nie sądzi pan? Oni się powinni nazywać Niemcy? Niemcy, znaczy... dlatego że jak słyszałem nazwę Niemcy, brało się stąd, że oni byli Niemi, że nie mówili tak jak my. Zauważył pan, że w wielu językach są różne określenia Niemców. Począwszy od tego, że między Germany, na przykład a Tedesco, to bliskość jest niewielka. Tak. A Tedesco, bo to Tesco tam się da z Deutsch gdzieś tam skoligacić. A u nas Niemcy, bo nie mówili. Niemcy nie mówili, tak, nie mówili. A to akurat najbardziej na świecie nie mówią Węgrzy.
a nie mówią. Ale nikt ich nie zrozumie. Moim zdaniem nawet nie ma... Finowie ich nie rozumieją. Nawet moim Finowie. Zdaniem nie ma takiego języka. Oni udają, że kefir pijesz na golaterze i... Estończycy, Finowie, Mordwini, no jeszcze byli Liwowie. Tak, to Baskowie są drudzy tacy, że też nie wiadomo... Bardzo żałuję, że nie znam baskijskiego. Gdybym miał jeszcze jedno życie, to bym się chyba zaczął uczyć baskijskiego jako dziecko. Mógłby pan zamawiać dobre cydry i nie najgorsze wina. A bym znamy tylko Zara po baskijsku, prawda? To z Zara posłuchamy czegoś. Słuchajmy. Panie profesorze, my tu o filmach rozmawiamy. O filmach. To jeszcze o Monty Pythonie, którego podobno młodzież teraz nie chce oglądać. No nie tylko młodzież chyba. Polacy jakoś nie przepadają za Monty Pythonem. Może dlatego, że abstrakcyjne poczucie humoru może. Nie jest naszym A może też łamanie tabu, które było mocną stroną Monty Pythona. Monty Pythoni, zresztą John Cleese teraz powiedział, że teraz taki kabaret, taki format telewizyjny, jak to się dzisiaj mówi, byłby niemożliwy. No, ale też wymagał to pewnej chyba kindersztuby. Monty Python, wiadomo było, co się łamało i dlaczego się łamało i jak się łamało. I byli przy tym sprawiedliwi. Znaczy, jak łamali, to wszystko jechali po równo. Tak, sens życia jest do tej pory zbiorem takich łamańców, by tak rzec. Ale natomiast chyba Alo, Alo oglądali Polacy. Tym abstrakcyjnym w końcu też poczuciem humoru, ale bardziej przyziemnym i dużo prostszym łatwiejszym. Jednak. Ja tego też. Pan profesor właśnie, wiem, że pan profesor ogląda filmy, to wiem, choćby dlatego, że kiedyś my siedzieliśmy obok się w kinie. Tak, ja nie było. Pamiętam na czym, pamiętam tak, tylko, że było. Był taki seans bardzo oblegany i z trudem zdobyliśmy bilety. Tak. Natomiast... Ja to chyba dzięki panu nawet, bo do kolejki pan mnie przyjął wtedy. No dobrze, ale panie profesorze, pan chodzi, no dobrze, jest COVID, teraz jest, nie, nikt nie chodzi. Od przedcovidowych czasów nie byłem jeszcze w kinie. Teraz koniecznie muszę zobaczyć Jeźdźców Sprawiedliwości. Myślę, że zaraz pan powie, że Bonda. Nie, Jeźdźców Sprawiedliwości, bo Jabłka Adama był jednym z moich ulubionych filmów. I Jensen w ogóle wydaje mi się niezwykle ciekawym reżyserem. No dobrze, a słuchamy muzyki i no trudno się oprzeć wrażeniu, dobrze z tym Czajkowskim jako wyjątkiem, że słuchamy muzyki dla słów. Nie dlatego, żeby ta muzyka była zła, no ale tutaj najważniejsze były słowa. Czy pan profesor w ogóle słucha muzyki? Muzyki bez słów dodajmy. Słucham Bacha, słucham. Przepraszam za banał, ale słucham. Daj Boże takie banały. Naprawdę to jest coś niewypowiedzianego. Zwłaszcza jak jestem sam, wyłączam światło, włączam, mam niezłą aparaturę i wyłączam na przykład chociażby koncerty Brandenburskie. Ale... Wariacje Goldbergowskie. A jest pan melomanem? To znaczy... Nie. Nie rozpoznaję muzyki. Po prostu sprawia mi ona przyjemność. Taką czystą przyjemność. Pamiętam, jako dziewięciolatek byłem w gdańskiej operze na Cyruliku Sewilskim. Pomyślałem sobie, wysłuchawszy arii o Plotce, no, że chyba już nie ma nic lepszego. Sama uwertura do Cyrulika. To był 56 rok. Mniej więcej, tak. 56, ja mniej więcej. Szmat czasu. Szmat czasu. I od opery lubię, owszem, ale wolę też te lżejsze. Pamiętam, jak się znakomicie bawiłem też na flecie mozartowskim tutaj u nas wystawianym. Znakomite. Gdzie pan jest czarodziejski flet po czesku? Zawiuka na fifulka. Czy coś tam, chyba, tak, fifula. Tak. Te żarty z języka. Myślę, że Czesi z naszego też się śmieją. Ta, oczywiście, że oni się z naszego śmieją. Dlatego czuję się usprawiedliwiony. Poza tym no jest w tym jednak element raczej takiego... No, nie ma tu szyderstwa. No, jest to żart, że coś no my jest... mamy sporo ciepła w naszym stosunku. Tak chcielibyśmy chyba. Nawet nie wiem, jak to jest. No nie wiem, jak jest Turowie teraz, ale może tam te uczucia są mniej ciepłe. Zwłaszcza jak spadnie wydobycie węgla i nie będzie ogrzewany Turów w zimie. No to wtedy uczucia będą zimne. Aczkolwiek nawet wrogie akcenty wobec Czechów nie są pozbawione elementów humorystycznych, bo jak słyszałem to w ramach takiego no, akcji protestu przeciwko tym okropnym Czechom, na sklepach troski pojawił się taki krecik, znany wszystkim. Krtek. Tak, krtek. Przekreślony.
czyli nie można wejść tam z kretem. Nie można wejść z kretem i to jest jak z psem. Protestu. Ale jak się ogląda Sąsiadów na przykład, ja do tej pory to oglądam. Bajki z Muchy i Paproci oczywiście, ale Sąsiedzi to coś znakomitego. Zresztą idą to Sąsiedzi u nas cały czas w telewizorze i w różnych kanałach, bo... Widocznie ktoś jeszcze tego oprócz potrzebuje. Mnie. Oprócz pana profesora. No chyba, żeby ktoś mówił, a profesor Balczyk jeszcze, to może tutaj. To jeszcze puścimy jednych sąsiadów. Tak. Może tak. Ale wtedy oglądalność, to piękne słowo naprawdę. Bardzo ładne. Oglądalność i słuchalność. Słuchalność, czytelnictwo kiedyś było i to czytelnictwo jakoś ładniej brzmiało niż ten zbudowany z przymiotnika potencjalnego oglądalny. Tak, oglądalność, no to okropne, no ale trochę jesteśmy niewolnikami tego. Sam trochę. Być trochę niewolnikiem, no jak trochę, ładne dlatego, określenie. Staramy się nie być, ale wiemy dobrze, że to, że nie ma kabaretu starszych panów, to wynik demokratycznych decyzji. Nie kalkuluje się. Nie opłaca się może. Nie, starsi panowie, chciałbym wierzyć, że i dzisiaj mieliby oglądaczy, słuchaczy, tak jak czytelników mają książki przybory. Panie profesorze, to teraz oddajmy głos kobiecie, a właściwie nie kobiecie, ale mężczyźnie o kobiecie. Tak. To piękne. Piękny mężczyzna o kobiecie potrafił śpiewać. To o miłości znaczy się będzie. Też. Posłuchajmy, a później pan wytłumaczy, o czym jeszcze. O czymże to było, jeśli nie o miłości? No, w pewnym stosunku do pewnej pani, w którym to stosunku miłość odgrywała jakąś rolę. Ale bycie z kimś to jeszcze nie jest i radość z bycia z kimś to jeszcze nie musi być miłość. Ale miłości tam trochę było, to prawda. Może bez tego słowa miłość, które się bierze podobno z mijania. Jak ktoś kogoś mijał, to był miły. Mijał i nie zaczepił, nie pobił na przykład. Był miły. Tak jak czuły jest odczuć. No, ale miłość generalnie sobie zyskała jednak dobre znaczenie. Profesor Jerzy Bralczyk jest naszym gościem. Autor, współautor książki Pokochawszy. Z żoną napisaliśmy, nagadaliśmy, narozmawialiśmy tę książkę. Bardzo ją lubię. Mówię o książce, o żonie to za mało byłoby. No ale, no właśnie, ale można żonę i kochać, i lubić, prawda? Powinno się nawet, kiedy oddzielamy te uczucia. Czasem myślimy, że lubienie już się w miłości zawiera. Może nie zupełnie. Ja bym powiedział, że na pewno dobrze jest kochać i przyjaźnić się. Bo te dwa uczucia nie są tak bardzo związane ze sobą, a to jest potrzebne, zwłaszcza w starszym wieku, kiedy nasze wspólne myślenie często przypomina przyjaźń. To ta przyjaźń i miłość, kiedy występują razem, no to jest idealna sprawa. A ta sympatia wyraża się choćby w ten sposób, w tym, że lubimy spędzać z kimś czas. Tak, no. Jesteśmy, lubimy być razem, nie wiem, rozmawiać, iść do kina. No tak, i taka jest i przyjaźń właśnie, prawda? Na tym ona polega. Przyjaciółmi nazywamy ludzi, z którymi się ledwie znamy teraz. Ale poza tym słowo to zmieniło trochę znaczenie. Kiedy mężczyzna mówi, że ma przyjaciółkę, to wiadomo. Kiedy mężczyzna mówi, że ma przyjaciela, no niestety też bardzo często wiadomo. Kiedy kobieta mówi, że ma przyjaciela, no oczywiste jest, że chodzi o relację seksualną. Tylko kiedy kobieta mówi, że ma przyjaciółkę, to może to znaczyć, że... Że nie chodzi o przyjaźń wyłącznie. No jeśli. Od słowa przyjaźń Trendowski zrobił jaźni w końcu. Stąd się jaźni nasza wzięła. Ma pan profesor rację, to straszne, co się stało. Z językiem również w takim językiem razie. Nie, straszne to złe słowo. Język się rozwija czasem bardzo ciekawie. Przyjaciel ma w sobie dużo przecież z czeskiego. Przaje mu. Po się śląskim. A pan profesor ma wielu przyjaciół? Kilku. Kilku, o których myślę jako o przyjaciołach. I to są starzy przyjaciele? W dwóch przypadkach są to przyjaciele ponad 50-letni, bym powiedzieć, od czasu, kiedy zostaliśmy przyjaciółmi. Bo mają już tyle lat, co ja. To fiu-fiu, to rzeczywiście... Fiu-fiu.
kawał czasu. No są tacy, którymi się przyjaźnię od lat kilku, 30, 40. No tak, nowych przyjaciół już raczej nie zdobywam. Dlaczego? No dlatego, że to tego trzeba, żeby się trochę to uleżało, trochę się umościło. Trzeba na to czas. No trzeba na to czas, a tego już mamy coraz mniej. A poza tym, czy trzeba mieć bardzo wielu przyjaciół? Mam bardzo wielu dobrych znajomych. Nie. Nawet powiedziałbym czasem, gdybym nie miał tyle lat, ile mam kumpli. My już czasu nie mamy niestety. Nie mamy czasu. Nie mamy. Tu nie mamy czasu. Tak. Choć w ogóle może jeszcze jakiś czas, jakieś czasy. Tak, pan profesor zażyczył sobie to, nie wiem, czy to będzie kompromitacja, to znaczy moja kompromitacja. Pan profesor zażyczył sobie brandy. Ja obiecuję, że następnym razem pan profesor przyjdzie. Częściowo jest żart, ale tylko częściowo. Ja bardzo lubię brandy, przyjdzie... zwłaszcza hiszpańskie, jeśli... Zamówienie przyjęte, następnym razem porozmawiamy o języku. Może to nam rozwiąże jeszcze bardziej język, chociaż mój jest rozwiązany, a nawet czasami rozwiązły. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Mazurek słuchał profesora Jerzego Bralczyka. Starałem się odpowiadać na pytania, że nie zawsze wychodziło. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha.